Siemaneczko, z tej strony Insta Razmes 18 i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj takie małe ogłoszenie w ekstremalnie trudnych warunkach terenowych. Dlaczego? Dlatego, że jest mokro. No i tak, nie używając wszystkich słów, jest straszliwie krzywo. Jak jadę ciągnikiem, muszę się opierać albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. To jest taki pochyły teren. To jest jeden kawałek. Ale pomału, pomału się zasiedzę. Ogólnie teraz nagrywam nowym telefonem Realme 8 5G bodajże, jeśli się nie mylę. Także jakość powinna być dużo, dużo lepsza. Aparat jest dużo, dużo większy. Moment. Jest taka dziwna mnie, taki dziwny uskok jest. Posiadam stabilizację ekranu, także może nie będzie tak wibrowało. Pociarka Z036 z 87 od nowości u nas w gospodarstwie, także pomału chce się cel. Kamera tego nie odda ze środka ciągnika, ale tu jest straszliwy przykład. Ja muszę się strasznie pochylać albo na jedną, albo na drugą. Jak ktoś kiedyś powie, albo napisze, że nie wie, że to są góry, to ja go zapraszam bardzo chętnie tutaj do nas na pszenicę. Na dolny stylek. Zajedziemy na pola. Pokażę Wam. Na dolny stylek. Aż tak daleko, ale brzegi są, ale krótko, jedni mają pola równe jak na stole, wszystko pasami zarasta, ta mężczyzna równi się kawałek na stole, dosłownie, a wszystko pasty, brzuski, kopce, stara trawa, wszystko łąki wyrzucone ze 40 lat. A tutaj brzegi po smoku, jakby ktoś przyjechał stamtąd i zobaczył, w jakich warunkach tu jeszcze rolnictwo jest, no to by się ugościł. Łąki są tworzone co roku, trzeba zobaczyć. Nie tak, że raz na 2-3 lata. Co roku, no tak, w lipcu, w sierpniu, jak mamy taką przerwę u siebie. Zasłaniało aparat, no ale to Polak. Mam tak u siebie, na razie spokój. A zbliżę takiej, a czasem do kurza, tylko na paliwo, tylko na... Na poli jego jarek, tylko na szybek, do prasy. Muszę przypadkiem nie urywało lampy. Ale powiedział gościu, że nie musi być tak dokładnie wyświetlone. Bo to i tak nie będzie zbierane, nic tego nie zbiera, tylko nagle było zasiedzone, żeby nie zarastało chwastami, szczekami. No to tam jak będzie metr niewyświetlony, to się nic nie stanie. Muszę obrać jakiś inny kąt, bo w starym telefonie ten aparat był dużo mniejszy i mniej było, gorsza jakość była, to jest nas, ale jak trzymałem go w tym położeniu co teraz, to obraz był jakby tutaj szerzej było widać, nie? Szerszy kąt. A w tym mam w takim samym położeniu, blisko ust, żeby było słychać co gadam,
Chociaż i tak nie wiadomo, czy będzie słychać co gadam, wszystko wyjdzie podczas montażu. Ale najprawdopodobniej nie będzie słychać. Jest mniejszy, jest ładnie większe pole widzenia, ale szerokość kąta widzenia jest, tak mi się wydaje, że mniejsza. Chociaż może tego telefon nie odbiera. Teraz wam przytrzymam telefon, tak? Ale no to ani kamera nie będzie oddawała. Ale trzymam go tak, jakbym jechał normalnie, bez żadnego pochylania. Oj, kurwa mać. No właśnie, jeszcze biegi wyskakują. I to jest cały ewenement, kurwa, koszenia po górach. Ale jako tako polecam z całego serca ciągnika Summer Roller, w tym przypadku 70, chłodzony powietrzem, 3 cylindry, silnik Summer, turbo doładowany, 19 lat w gospodarstwie, z takich poważniejszych awarii to 2 razy już było wymieniane sprzęgło. Pierwszy raz zaraz po zakupie, jak się gwarancja skończyła, to się sprzęgło skończyło. A drugim razem wymienialiśmy w tym roku koszt razem z wymianą wyniósł jakieś 5000 netto. Także pieniądze duże, no ale co to jakiś zrobił, sprzęgło trzeba było wymienić. Co tu jeszcze z takich poważniejszych? To 17 latach pracy, 2 lata temu skończyły się hamulce. Kupiliśmy, ojciec kupił jakieś tanie w zamienniku. Ale jak wszyscy wiemy, jak to z tanimi zamiennikami bywa, pojechaliśmy raz na Królową odświeżać jeszcze wtedy. Hamulce się skończyły w tydzień. A stare chodziły 17 lat. Dobrze mówię, 17. Także hamulce trzeba było wymienić też, tak. Koszt jednej tarczy to jest 1500. Co tu jeszcze z takich... wybiłem przednią szybę, ale to każdy już wie. Przynajmniej ze starszych widzów. Opony żeśmy wymieniali najpierw po 17 latach, też na tańsze. Później po roku czasu znowu na tańsze. No i znowu po jakimś czasie znowu na tańsze, no bo szkoda pieniędzy. No bo gdzie kurwa za przeproszeniem, za przednią oponę 2500, a za tylnią 5. To jest jakiś żart. Dlatego lepiej kupić tańsze. Za tylnią dać 2,5, a za przednie dać 1,5. Ale to znowu tu skutek jest taki, że pojeździ się rok i opon nie ma. Także ja sobie to dokończę i widzimy się na następnej łące. No i siedzemy czwartą łąkę. Czwartą, piątą. Bo dwie były takie równiejsze, jeden cypelek był taki nieduży koło budowy, to tam trzeba było się pilnować, żeby czego nie najechać, a nie patrzeć się później w telefonie. A tutaj jest taka druga, taka bardziej skrzywszy łąk, ale jak się jedzie tam dołem przy tych drzewach, dlatego to tej góry tak nie czuć. Ale jak się jedzie tutaj górą w wołpach, to ja z wypiedu co się trzymać, jak smog co się trzymać. Ale co zrobić? Jak płacą, to trzeba robić.
kurczę, na gospodarkę zarobić, jak to mówią, bo z gospodarki się nie da zarobić. Ale przynajmniej człowiek się może zrelaksować. Może takie padoły. Także tak. A taki mały cyfelek tutaj jest, ale brzeg jest zarąbisty. Tyłek cały czas mi ściąga w dół, a jak jadę w góry, to kołem muszę jechać tak mniej więcej, jak się pokoń skończy po lewej stronie. Żeby skosić wszystko, a żeby nie zostawić jakichś nijaków. Gorzej będzie... O, nie mówię? Już ściąga typę. Gorzej będzie skosić te przejazdy. Bo tam mi w paru miejscach podnosiło traktor, czyli coś ich będzie. Albo kopce, albo gdzieś kamienie. O, jeszcze bocian tu proszę ja was. No, kosy z bocianami. No, lekkie mi jakie zostają, no ale trudno, na takich brzegach nie ma wyjścia. A tym i tak tego nie będzie kosił, to czy kosił, no zbierał nikt tego nie będzie, tylko zaraźnie znowu do następnego roku. Zaś się będą odzywać za rok, żeby sobie. Ja ogólnie te łąki koszę pierwszy raz. Z czego tamten ogród i tamta też jeden za domem drugi, a te wszystkie zbyrki zawsze ojciec się, bo się bądź nie puszcza, a ten się tu postawił i nie ma wyjścia. Pojechałem do domu, za dom. Wszystkiego mu nie da. Sejczęto. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to dajcie lajka w komentarzu. Zobaczymy jaka frekwencja jest. Z tego pola relacje kończę. Widzimy się na następnym łogrodzie. Także siedzimy teraz trzecią łąkę na krzywym, aczkolwiek szóstą tutaj. Zaraz po sąsiedzku, tam siedzimy przed chwileczką. Jest taki cyfelek nieduży. Tam jest jeszcze taki kawałek na równym, te ogrody. I zobaczymy, będziemy się pewnie rozliczać. Jeśli się napinę, już będzie za 2 godziny. Wodzik poluje. Dwie godziny, żeby później nie narzekali, że a, bo Ernest przyjechał i skasował dużo. No ale cóż, paliwo drogie. Jak się jedzie z góry na dół, to aż flaki do góry podnosi. Tyłek się wychyla do przodu. Mogę, muszę tak trzymać na dole i się trzymać. Ale kamera tu za nic nie odka tego, jakie tu pola są krzywe. Za nic! 30 jakby tu jechał w poprzek, na pusto, żeby się szło przewrócić. Ale no cóż robić, na takim terenie mamy gospodarstwa, to trzeba sobie jakoś radzić. Rolerek nie jest taki zbyt wysoki, to, a to za to, to też bym tu się jechał, ej, to bym się bał, czy ja? Potem bym się obolił, na pierwszym zakręcił. No
ale terenowej po malutku na spokojnie. Na bólce są na wszystkie cztery koła, to... O! Gdyby był ktoś taki jeden, żeby stanął gdzieś na polu, nagrał ten... To by każdy zobaczył, jaki... Taki ale no... Nie poradzi. Nie poradzi, jak nie poradzi, no to... Także siedzimy dzisiaj siódmą łąkę, ostatnią chyba dzisiaj. Taka jest bardziej na równym, bo na jedynce pijelonem zjeździ. No i co? Będziemy się żegnać pomału. Bo tamte dwie, nawet jakbym chciał co nagrać, to są warunki zbyt ekstremalne. Te łąki, które bym nagrywał, to jest pikus. W zasadzie nie wiem, że trzeba uwalać na drzewa. Zobaczmy, jakieś gałęzie na trawie. Tutaj jest strasznie na brzegu. Tylko nawracanie. Także to się chcemy. Idę się do chłopa rozliczyć. Bo dzisiaj mam jeszcze przewrócić 3,5 hektara. Tam na drugim końcu wsi. No i jeszcze ojciec Syżma. Na Smigajce Zesiec jest taki brzyk jeden, bo tam pełno i no dziur jest i jeszcze studnia na środku, także może wieczorem jeszcze zapnę sobie kusiareczkę i przyjadę ze siekę tutaj dwa ogrody. No i co? Mam nadzieję, że coś było widać chociaż z tej roboty. A nie, no sam przód ciągnika i czasem kusiareczkę i moją formę brudną, krzywą. Także dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do kolejnego odcinka.